Zaczynamy pracę nad głową. Nie będzie tutaj nic trudnego jakby w tej kwestii, więc powinno nam pójść szybko i sprawnie. Pokrywam sobie tutaj to, co zrobiliśmy wcześniej, ten drucik klejem. Wkładam go jakby w sam środek tego kawałka wełny i teraz łapię sobie nadal tą igłą dużą wełnę do środka tego, tego drutu. Będę to sobie ubijać najpierw na środku, później delikatnie dookoła, żeby nie złamać igły o ten drucik. W razie oczywiście to tylko zarys. Głowa jest dosyć płaska, więc musimy dodać bardzo dużo po bokach, po obu stronach, a później dopiero będziemy robić pyszczek już trochę dokładniej i wtedy też mniejszą igłą, żeby było nam łatwiej. Samo z drugiej strony. Jeśli chodzi o oczka, to one mogą być też jakby na dwa sposoby zrobione. Możemy je albo ufilcować czarną wełną, albo po prostu przyszyć dwa czarne koraliki. Zobaczymy jeszcze, która wersja będzie bardziej nam tu pasować. W wersji tej pierwotnej, oryginalnej zrobiłam po prostu z czarnej wełny. To było najszybsze. I tutaj oczywiście też tak możemy. No ale zobaczymy. Tu muszę chyba jeszcze jednak po całości pogrubić tą szyję. Ale to jeszcze sprawdzimy, jak już głowa będzie w miarę skończona. Wtedy będzie lepiej to widać. Musimy tutaj sobie to wyrównać. Teraz chyba już przejdę do igły spiralnej. Zobaczymy, czy to już będzie ok, czy jeszcze igła duża. Igły spiralnej, tak jak mówiłam w filmiku o igłach, używam w zasadzie przez 99% czasu. Bo jest no, bardzo uniwersalna. Dosyć szybko zbija się nią całą figurkę, cały tułów, ale też bardzo fajnie sprawdza się już przy wykańczaniu. Więc no, tych używam najczęściej i też są dosyć wytrzymałe. Nie łamią się tak łatwo jak inne. Tak sobie porównuję ciągle ze zdjęciem, które mam włączone tutaj przed sobą, żeby ta nasza alpaka rzeczywiście wyglądała tak jak ta, którą mówiłam, że zrobię. Okej.
Dobrze, to teraz musimy zrobić jej policzki. Łatwiej sobie z prawej uformuję po prostu tak, też, tak jak to nazwać, no w taką kuleczkę. Zawsze to szybciej przykładam, przymocowuję. Szybciej mi będzie przymocować tak, tak mniej więcej tą większą igłą. Teraz wziąłam tą większą i to już się trzyma. No a teraz biorę sobie znowu spiralną i tutaj już poprawiam. Robię też przez środek, żeby ten środek również się trzymał. Poprawiam sobie dookoła. Teraz miejsca, w których widać te łączenia brzydkie. Oczywiście tak to nie może zostać. Biorę takie niewielkie ilości wełny, kładę w te miejsce. No i przymocowuję. To nam zniknie teraz. A wypukłość policzka oczywiście zostanie tam, gdzie powinna. Troszkę dodamy tutaj z tyłu, tu będą oczy, za oczami powinniśmy mieć jednak trochę szerszą tą głowę. Okay. I troszkę jeszcze z przodu. Jeśli chodzi o podkładkę, na której pracuję, bo może niektórych to zastanawia, to jest podkładka wełniana, którą kupiłam jakiś tam czas temu, ze 2 lata już chyba, akurat z Wielkiej Brytanii, bo nigdzie w Polsce nie bardzo mogłam coś takiego znaleźć. A też nie wiedziałam, jak się za to zabrać, żeby taką podkładkę zrobić. Ona jest dosyć gruba. Niestety tego nie będzie widać, no ma jakieś 5-6 cm grubości i jest właściwie nie do zdarcia. Jedyne co się zmienia to właśnie to, że no na powierzchni widać troszeczkę jakichś tam różnych kolorów, których używałam przez ten czas, ale to wystarczy po każdym filcowaniu po prostu zrobić tak, powyrywać co tam się uda, czego się nie uda to zostawić, bo to też niczym nie przeszkadza i można filcować kolejne figurki. Zrobiła się troszeczkę nierówna, ale poza tym to w zasadzie nic się z nią nie dzieje. Więc jeśli ktoś filcuje dużo, to jest naprawdę super sprawa w porównaniu z innymi podkładkami. Ale na sam początek, jeśli ktoś tam planuje porobić parę figurek, tak z ciekawości na przykład, to jak najbardziej podkładki z gąbki sprawdzą się na dosyć długo, wytrzymają dość dużo filcowania, więc tutaj chyba nie ma co przekładać, chyba że ktoś rzeczywiście bardzo lubi filcowanie i jest pewien, że troszkę to dłużej potrwa, to wtedy jak najbardziej polecam. W moim sklepie są do kupienia tylko mniejsze, tak tej wielkości. One mają bodajże 13 na 13 cm, o ile pamiętam. I nawet do takiej alpaki bez problemu by wystarczyły. Chyba, że ktoś robi już bardzo duże figurki, no to wtedy potrzebna by była większa pewnie, ale ten rozmiar jest w zupełności wystarczający do takich figurek. No tej wielkości powiedzmy. Dobra, robię już po drugiej stronie ten policzek, jak już się pewnie dało zauważyć, tak samo jak po tamtej. Dobra. No i tu muszę znowu sobie pododawać.
Znowu za oczami troszeczkę dodajemy. Pies w tle nadal chrapie. Ciekawa jestem, czy to będzie słychać. Ale no, jakby nie ma gdzie go przetransportować. Okej, wygląda to już tak coraz lepiej. Całkiem nieźle. Zaraz jeszcze raz tylko omówię, jaki kształt ta głowa ogólnie powinna mieć. I tutaj jest to teraz moment, gdzie trzeba po prostu spojrzeć na swoją figurkę, porównać do tego, co ja tutaj pokazuję i, no i sprawdzić, pomyśleć, czy gdzieś trzeba coś dodać, czy jednak nie trzeba. Ok, czyli nasza figurka, nasza głowa tutaj tej alpaki powinna wyglądać, patrząc z przodu, w ten sposób. Czyli zwęża się tutaj, a tu ma takie szersze policzki. No to chrapnięcie to już chyba było słychać. Tu z przodu będziemy teraz dodawać taki słodki mały pyszczek. No i później jeszcze oczy, uszy i to w zasadzie będzie gotowa głowa. Myślę, że pogrubimy też jeszcze tą szyję, bo ona powinna być prawie tak samo gruba jak tutaj szerokość głowy, więc to trzeba będzie jeszcze zrobić. No dobra, to teraz pyszczek. Pyszczek to właściwie taki, powiedzmy, kwadracik, który dodamy z przodu. Dużą igłą robię sobie taki zarys. Troszkę kwadracik, przy czym tą jedną stronę zostawiam taką włochatą, bo będzie mi łatwiej przymocować to wtedy do reszty głowy. Dobrze, no mam coś takiego. Jakby było za duże, to wtedy możemy po prostu obciąć. Czubeczek po prostu obciąć nożyczkami. Jakby było za małe, to można wziąć znowu trochę wełny i dodać. Więc tak jak mówiłam wcześniej, nie musimy się przejmować, że czegoś bierzemy za dużo lub za mało. Ok. Próbuję to sobie tak chwycić, żeby jakoś mi to nie uciekało. Chwyćcie to sobie tak, żeby było po prostu wygodnie. I wbijamy najpierw dookoła, gdzieniegdzie przez środek, żeby to się wszystko w miarę tutaj trzymało. No, już tak całkiem fajnie zaczyna wyglądać. Zdecydowanie lepiej na razie z tej strony. Tu coś mi tu nie wyszło jakoś. Coś ten policzek dziwnie wygląda. Tutaj muszę sobie dodać troszkę wełny, bo w porównaniu z tą stroną te przejście jest takie delikatniejsze, a tutaj jakaś taka, tak jakieś wgłębienie się dziwne zrobiło, więc troszeczkę sobie dodam. Patrząc z boku, musiałabym chyba tutaj jeszcze troszkę czoła dorzucić, bo alpaki jednak mają tutaj te czółko dosyć wydatne. Dobra. Okej. No i teraz przyszła pora na oczy i pyszczek.
Spróbuję najpierw oczy zrobić z czarnej wełny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zresztą jest to też czasami sposób, żeby tak delikatnie właśnie przymocowujemy ten czarny, żeby sprawdzić, czy w tym miejscu to oko jest ok, czy ono pasuje w tym miejscu. Czyli to właśnie teraz robię, przymocowuję. O, przymocowałam tą czarną wełnę. I oczywiście, gdybyśmy chcieli filcować oko, no to tak byśmy go nie zostawili. Gdzie ja mam jakąś taką białą? Nie mam niestety, dobra. Najlepsza byłaby taka śnieżno-biała wełna, żeby zrobić taki błysk w oku, ale że nie mam jej pod ręką, to pokażę na tym białym, który mamy tutaj użyty po prostu na całej reszcie. Delikatnie to wbijam w jednym miejscu. No, już wygląda to oczko żywiej. No i tak takie oko moglibyśmy w sumie zostawić. Zanim zrobię drugie, to jeszcze tutaj spróbujemy pyszczek. I zobaczymy, jak pyszczek z tym oczkiem będzie się prezentował. Pyszczek też robimy z czarnej wełny. Teraz trzeba się tu mocno skupić. Najpierw przybijam tu. Na boku. Delikatnie naciągam, zwijam i przybijam z przodu. A później na drugi bok. Jak ucieka nam ze środka, to znowu poprawiam i przybijam tutaj. To, co mi zostało, tak sobie chwytam, o, i przybijam tu na środek. Ok. No i teraz z tego środka czarny paseczek pójdzie nam w dół i na boki. Teraz sobie to zwijam. Delikatnie przymocowuję tutaj. Dosyć mocno. Dobra. No i teraz na boki. Zwijam. I robimy jej fajny uśmiech. Coraz lepiej. Wygląda pociesznie. Ok, no i teraz po drugiej stronie. Zostało mi tu trochę tej czarnej wełny, więc wykorzystam ją. Jakby było za mało, to po prostu dorzucę więcej. Tutaj i znowu robimy uśmiech. No i tu jest troszeczkę nierówno, więc delikatnie sobie to poprawiam. Najtrudniej jest właśnie, żeby po obu stronach było porówno. To jest ta trudność. No dobrze. Małe zbliżenie. Tak to powinno wyglądać. Okej.
takie oczko wydaje mi się, że no teraz jak już mamy pyszczek, to jak najbardziej się sprawdza. Ale tak jak mówiłam, jeśli ktoś wolałby jakiś koralik, to w każdej pasmanterii można takie czarne koraliki kupić i wtedy je po prostu przyszyć. A miejsce, gdzie tam będzie ta ta nitka wychodzić, to po prostu zakrywamy białą wełną i gotowe. No dobrze, to teraz jeszcze tylko oczko z drugiej strony i uszka. I to już będzie gotowa głowa. Mamy tu już ponad 20 minut, więc nóżki będą już do następnej części w takim razie. Dobrze, i teraz znowu musimy porównywać sobie co chwilę z drugą stroną, żeby nie wyszło nam to oko w innym miejscu. Porównujemy z góry, czyli czy tu i tu jest na tej samej odległości jakby od przodu. Wydaje się, że jest ok. Teraz jeszcze musimy porównać sobie wielkość. Te wszystkie wystające kłaczki to po prostu później można przyciąć. Przydatne są do tego takie tam małe jakieś ostre nożyczki. Ja od lat używam tych, ale mam też, nieskromnie powiem, małą kolekcję takich różnych ozdobnych nożyczek i po prostu co mi tam w ręce wpadnie akurat, to tych używam. Ok, zobaczmy. Wielkość wydaje się w porządku, chociaż to jest trochę dłuższe do tyłu, więc troszeczkę poprawiłam. Dobra, no i na wysokość, czyli czy jest na tej samej wysokości na głowie, też się wydaje, że jest ok. Zwrócę jeszcze tylko uwagę, że kształt tego oka wygląda w ten sposób. Tutaj mamy płaski dół, natomiast góra to jest takie półkole. I tego się powinniśmy trzymać. Można odrobinkę je tutaj wyciągnąć w tą stronę, w stronę do przodu. No to wtedy tak troszeczkę bardziej jakoś orientalnie wygląda. No. I tu robimy tak samo. Troszeczkę wyciągamy do przodu. Dół jest płaski, góra to takie półkole. No i teraz jeszcze biała kropeczka w tym samym miejscu, co na drugim oku. I też próbujemy zrobić ją oczywiście tej samej wielkości, co tam. Dobra, chyba się uda. Ok, zobaczmy. A tu jest trochę większe. Kropeczka troszkę większa, więc tutaj trochę odrobinkę tej białej wełny dorzucę. I powinno być dobrze. Ok. Ucinamy wszystko, co odstaje, tego czarnego, tutaj z tego białego też. Dobra. No i jeszcze tu. No dobrze, to byśmy to mieli. Mam tu jeszcze jakiś biały kawałeczek. No dobrze, głowa jest już prawie gotowa. Zostały nam jeszcze uszka. Uszka to nic trudnego, robimy je białą wełną. Są zaokrąglone na końcu, nie są jakoś bardzo duże. Tutaj się zwężają, z tej strony, która będzie mocowana do głowy, muszą być węższe. Taka łezka może troszkę, powiedzmy. I tak sobie po prostu teraz na płasko ubijam, biorąc z zewnątrz wełnę do środka. Ubijam ten środek.
No i uszko mamy gotowe. Teraz jak je sobie oderwę, to z tej strony zostaje mi oczywiście taki puch, który delikatnie przecinam. Można go zostawić troszkę dłuższy, można przyciąć zupełnie. Ja odrobinkę zostawię, żeby nie było takie super gładkie. Delikatny puch został. W środku można by dodać troszeczkę różu, ale też nie jest to konieczne w sumie. O. Musimy teraz zamocować mniej więcej na wysokości oka, może troszeczkę wyżej niż oko. Natomiast patrząc z boku, to jest ono troszkę cofnięte oczywiście, trochę za okiem. Biorę igłę spiralną, żeby za bardzo mi tutaj nie wgnieść tego oka igłą, głowy igłą dużą. Dlatego biorę tą delikatniejszą spiralną i tu przymocowuję uszko. Jak troszeczkę za mocno mi się wbiło, za bardzo wgłębiło, no to delikatnie je sobie wyciągam. I dołożę tutaj troszkę tej białej wełny za tym okiem, żeby nie było widać miejsca łączenia ucha z resztą. No, wygląda fajnie. Za chwileczkę jeszcze drugie oko. Ucho. Coś mi się dzisiaj myli jakoś wszystko, nie wiem. Okej, no i w sumie tak. Jeśli chodzi o szyję, to już właściwie kwestia indywidualna. Alpaki mają takie wąziutkie szyjki, kiedy są po ogoleniu, więc po strzyżeniu w sumie. Więc można by ją taką zostawić, bo też w sumie fajnie wygląda. A można by też ją pogrubić, więc to już właściwie decyzja własna. Ja chyba to nawet tak zostawię. Ok, to teraz jeszcze drugie ucho. I przy kolejnej lekcji robimy nogi. I ogonek właściwie jeszcze, przecież ogonek nam został. Dobra, dużą igłą, tak jak wcześniej, najpierw przez środek sobie mocuję. A później tak zawijam. Tym razem tutaj będzie ta węższa część, a tu się będzie powiększać. Jeśli wzięło mi się troszeczkę za mało wełny, bo teraz chyba trochę za mało by było, byłaby za cienka troszkę ta warstwa, no to dokładam sobie na wierzch i też po prostu przybijam. Dobra, no i uszko byśmy mieli. Odrywam je delikatnie, żeby nie rozerwać go całego, bo też tak może się zdarzyć. Przycinam sobie tutaj, tym razem troszkę przód jeszcze muszę. Przód, tutaj trochę ten tył. No i, no i tutaj troszkę wbiję jeszcze, żeby było lekko wgłębione te ucho w środku. No i mamy drugie ucho. Przymocowuję je. I teraz znowu muszę porównać sobie z tym poprzednim, czy jest na tej samej wysokości, szerokości i tak dalej. Jakby za to zawsze oczywiście można je oderwać, przymocować jeszcze raz. Więc mocuję je najpierw tak delikatniej. Sprawdzamy teraz, czy jest ok. Dobra, wydaje się, że jest w porządku, czyli biorę sobie troszkę więcej wełny, kładę tutaj na ten początek igłą spiralną, przybijam. No i mamy to. No dobrze, więc tak jak mówiłam, przy kolejnej części robimy nogi, bo to też chwileczkę zajmie, a w ostatniej będziemy zdobić.